przed mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. Obywatele! Przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego. Obywatele, im ciężej, im gorzej, tym więcej siły ducha mamy. Przechodząc do spraw codziennego naszego życia, o którym muszę się codziennie od rana zajmować, chcę stwierdzić, że piekarnie w Warszawie już niemal wszystkie pracują, bo im mąki dostarczamy, a one chleb wypiekają, i do bardzo wielu sklepów, nie tylko miejskich, nie tylko spółdzielczych, ale i prywatnych chleb dostarczają. Może nie wszędzie jeszcze dotarł, może tu i ówdzie jest brak, ale pracujemy dniem i nocą nad tym, aby chleb ten był z piekarni wszędzie dostarczany. Tak samo mięso jest dostarczane do sklepów, do jatek, może nie do wszystkich, ale do bardzo wielu. I mięsa tego nie brakuje nam w tej chwili. Ale, obywatele, pamiętać musimy, że zapasy przecież wyczerpywać się będą, że trzeba ograniczyć jedzenie, że trzeba jeść mało i prosto, że trzeba prowadzić politykę jedzenia najskromniejszego, najprymitywniejszego. Jedna zupa na dzień. Nie wolno inaczej dzisiaj robić. Powinny domy duże organizować się, wspólne kuchnie, zająć zapasy, wspólnie wybrać sobie władzę w domu i prowadzić politykę taką, która by pozwoliła jak najdłużej zapasami tymi żyć. Bo wojsko będzie bronić Warszawy, będzie się bić i będzie walczyć. Nigdy nie wiemy, jak długo to trwać może. Więc trzeba prowadzić rozumną politykę. Inicjatywa społeczna obywateli sama powinna doprowadzić do tego, byście w każdym domu, w każdym zbiorowisku ludzkim zorganizowani byli. By nie było nigdzie braku dyscypliny, by nie było chaosu. Wszędzie musi być dyscyplina i karność. Każdy dom powinien być zorganizowany. W każdym domu powinien być komendant. W każdym domu trzeba się zająć tą oszczędną, racjonalną polityką aprowizacyjną. Muszę stwierdzić z przykrością, że znowuż wielu kupców dzisiaj sklepów nie otworzyło.
i widzę na ulicy pełno sklepów z bielizną i widzę na ulicy pełno sklepów jeszcze z owocami zamkniętych. I wzywam kupców natychmiast do otwarcia, bo już uprzedzałem, że jeżeli nie będą zaraz otwarte, to przystąpię do rekwizycji. Także wzywam kupców, obudźcie się wszyscy. Dlaczego tylu kupców, których nieraz wymieniałem, pracują od świtu do wieczora. Sklepy mają otwarte, sprzedają, ułatwiają życie. Normalizują życie. Dlaczego nie wszyscy? Dlaczego inni tego nie robią? Będziemy tępić, będziemy uważać tych zasobków za wrogów naszych, jeżeli nie pójdą za wezwaniem karnie. A z wrogami będziemy postępować doraźnie, bezapelacyjnie. Od tego są sądy polowe, od tego są sądy doraźne. Nie wolno dzisiaj nie być karnym. Tak jak ogół społeczeństwa jest karny, zdyscyplinowany, tu u nas, w Warszawie, tak muszą być wszyscy. Dzisiejsze pożary nocne na Pradze dały dowód nowej, haniebnej działalności narodu niemieckiego. Haniebnej, barbarzyńskiej, brutalnej, wstrętnej, obrzydliwej działalności, którą świat cały po wieczne czasy potępić i potępi i potępić będzie musiał. I naród niemiecki zniszczyć. Kultura całego świata się zbierze. To nic, że nas tutaj zniszczą, ale naród niemiecki za to zapłaci. Cały świat kulturalny zespolony dzisiaj przeciwko Hunom, tym współczesnym Hunom, odpowie na to. Musiałem dzisiaj przystąpić do nowej organizacji, bo wobec trudności połączenia z Pragą ciągłego mianowałem swego zastępcę jako komisarza cywilnego i jako prezydenta miasta na Pragę. Został nim znany obywatelom Pragi mój delegat, pan Bronisław Chajęcki. I od tej pory w jego ręku skupi się władza cywilna i miejska na Pragę. Tak, ażeby doraźnie, bez potrzeby szukania kontaktów, porozumień, wszystkie sprawy mogły być natychmiast załatwiane w miarę naszych sił i możliwości. Wiem, że i inne władze wojskowe również w ten sposób organizować się będą, ażeby ułatwić obywatelom Pragi, władze na tyłach naturalnie, ażeby ułatwić obywatelom Pragi kształtowanie codziennego życia. Obywatele, przypominam, zagadnienie czystości. Trzeba śmiecie palić, o ile możliwości w piecach. Wszystko, co jest palne, niszczyć i spalić. Inne rzeczy, jeśli to możliwe, zakopać. Jeśli nie, to jak mówiłem wczoraj, dezynfekować, o czym jeszcze będą komunikaty. Ciągle wracają do nas ci, którzy odeszli w pierwszych dniach wojny. Wracają tysiące ludzi, zgłaszają się do roboty. Roboty jest dostatek dla mężczyzn. Oczywiście kobiety, dzieci, które nie pracują, nie powinny wracać w żadnym wypadku. Bo raczej powinny tam zostać, gdzie się udały. Warszawa nie jest terenem dzisiaj, ażeby tutaj wracały kobiety i dzieci. Przestrzegam tych, którzy odeszli w swojej chwili, aby teraz nie powracali, jeżeli chodzi o kobiety, starców i dzieci. Jeżeli chodzi o ludzi młodych, zdolnych do pracy, zdolnych do noszenia brani, to rzecz inna. Obywatele, przypominam, aby szeregi Straży Obywatelskiej wzmocniły się, wzrosły, aby wszystkie komisariaty ostatecznie się ukształtowały, ażeby objęły władzę bezpieczeństwa w swoich komisariatach, ustawiły posterunki, ażeby życie mogło toczyć się normalnie. Przypominam, że wydałem zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. I za naruszenie tego zakazu winni będą karani z całą surowością prawa. Nie śmiej w Polsce nikt pić wódki. Niech Niemcy piją przed atakami. My z duchem naprzód idziemy. Nam nie potrzeba podniety sztucznej. My mamy w sobie podnietę idejową. Przypominam, że organizacja obrony przeciwlotniczej musi działać sprawnie,
bo są pożary, bo są zniszczenia. Musi ludność przed tym się bronić. Nikt nie może opuszczać posterunku, odwrotnie. Na posterunki ludzie muszą wracać. Obrona przeciwlotnicza musi trwać, rozwijać się, wytrwać. Przypominam konieczność powrotu na swoje posterunki. Po ulicy spotykam od czasu do czasu zagubionych w sobie ludzi, którzy biegają z miejsca na miejsce, szukają, powiadają, ja mam przydział taki, owaki, dziesiąty. Ja będę szukał swojego oddziału, bo ja mam taką kartę do mobilizacji i tak dalej. Nie wolno tak chodzić, to tylko zatraceńcy tak chodzą. Meldować się do służby, każda służba jest dobra dzisiaj. Byle pracować, nikt nie ma prawa bez pracy pozostawać, nie pętać się po ulicach. Bo będzie wprowadzony zakaz chodzenia o zmierzchu. Nie chodzić, wzywam obywatele, nie chodźcie wieczorami po mieście bez potrzeby. Nie pętać się, bo utrudniacie życie. Przez dzień należy pracować normalnie, a wieczór, kto nie jest potrzebny na ulicy, powinien siedzieć w domu. Przystępujemy dzisiaj do tworzenia batalionów pracy. Niedługo ogłosimy komunikaty o biurach werbunkowych. Pełnomocnikiem mianowałem pana Mieczysława Dębskiego, dyrektora Najwyższej Izby Kontroli, który powrócił do Warszawy, znanego działacza 905 roku i znanego działacza LOP-u w ostatnich latach. Człowieka energicznego, który szybko bataliony te zorganizuje. Obywatele, woła mnie robota. Nie mogę zbyt długo przy mikrofonie pozostawać. Tam czekają na mnie. Muszę tam wracać. Więc tylko jeszcze raz zwracam uwagę. Zwycięstwo będzie nasze, ale musimy karnością i dyscypliną zwycięstwo to osiągnąć. Musimy ducha naszego wzmacniać. Musimy wiarę naszą wzmacniać. Znamy z historii przykłady wieloletnich oblężeń nawet. Pamiętajmy, przypominajmy sobie przykłady dawniejsze nasze, polskie, kiedy przodkowie nasi nieraz w trudnych warunkach oblężenia nawet wytrzymywali. Przypomnijmy sobie te fakty jasne z naszej historii, gdyśmy zwyciężali. I my tutaj, pracując normalnie, nie strasząc się huku, bomb czy jak karabinów maszynowych, czy armat, już wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy. Już chyba nie ma tych, co cykorie posiadali. Już takich w Warszawie chyba nie ma. Może się zdarzy pojedyncza jednostka. Ale ogół to są ludzie silni duchem. Obywatele prawdziwej Rzeczypospolitej, którzy potrafią na stanowisku swoim wytrwać, którzy się nie boją i nie lękają niczego. I z wartą siłą, mocni duchem, głęboką wiarą, karnością, dyscypliną związani, pracując od rana do świtu, od świtu do rana, od nocy do rana, pracując na każdym posterunku, zamiatając ulicę, sprzątając śmiecie, nie ma pracy, która by kogokolwiek hańbiła. Każda praca jest dobra. Niech profesor uniwersytetu zamiata ulicę, jak nie może z karabinem bić się. Niech każdy robi to, co w tej chwili jest potrzebne. Bez filozofii, bez rozmyślań, bez indywidualistyki. Karność, dyscyplina, oto droga do zwycięstwa. I wierzę, że lud Warszawy, który tyle razy w historii dawał przykłady bohaterstwa, że ten lud Warszawy dzisiaj tak będzie umiał się zachować, tak pracować i tak dopomagać naszej sławnej, naszej chlubnej, naszej wielkiej, zwycięskiej, kochanej, najdroższej armii, że zwyciężymy. Bo dla nas zwycięstwo, a hańba i pochybel Niemcom. Więc obywatele, do pracy codziennej, spokojnej, wytrwałej, zwycięstwo jest nasze.